El Schlubenk nie żyje. Przebój jego grupy śpiewała cała Polska. Omega, El Schlubenk nie żyje. Jak ostatni Mohikanie. Założyciel węgierskiego zespołu rockowego Omega, którego największym przebojem była piosenka Dziewczyna o perłowych włosach, El Schlubenk zmarł w środę 18 listopada, nad ranem na raka, poinformował wokalista zespołu Janos Chobor. Omega po raz ostatni wystąpiła z koncertem na stadionie Sport Arena w Budapeszcie. W ciągu kilku tygodni ukaże się najnowsza płyta Omegi, Testamentum, na którą laci zdrobnienie od El Schlu, czekał chyba najbardziej. Od dłuższego czasu już tylko my dwaj pozostawaliśmy w zespole spośród założycieli. Czuliśmy się jak ostatni Mohikanie, powiedział Chobor. El Schlubenk, który grał głównie na instrumentach klawiszowych, ale także dętych, założył Omegę w 1962 rok. Był to najpopularniejszy węgierski zespół rockowy wszechczasów. Sprzedał ponad 50 milionów płyt na całym świecie. Artysta mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla agencji MTV, że członkowie zespołu mieli szczęście, iż powstał on w czasach, gdy muzyka rockowa startowała na świecie. Beatlesi, Stonesi też zaczynali w 1962 rok. Kim oni byli dla świata, tym my byliśmy dla bloku socjalistycznego, powiedział. Urodzony w 1943 rok. W Szombathely przy granicy z Austrią Benku ukończył Politechnikę i właśnie w Akademiku Politechniki Omega wystąpiła po raz pierwszy 23 września 1962 rok. Wielką popularność zespół zdobył po dołączeniu do podstawowego składu drugiego klawiszowca Gabora Pressera, który okazał się świetnym kompozytorem. To właśnie Presser stworzył muzykę do Dziewczyny o perłowych włosach. Polskie wersje tego przeboju nagrywali m.in. Kult i Zakopower. Od lat 80. Benk tworzył też płyty solowe, komponował muzykę filmową i teatralną. W latach 90. był też dyrektorem wytwórni płytowej Hungaroton Gong. Miliony miłośników i wielbicieli w kraju i na świecie opłakują tę kluczową postać węgierskiej muzyki rockowej, napisano na profilu Omegi na Facebooku.